6 września 2024. Jestem przy pomniku tym, którzy nie powrócili z morza, na cmentarzu centralnym w Szczecinie. A w pomniku, w postumencie pomnika zamurowana jest woda z mórz i oceanów, którą miałem przyjemność zbierać z innymi kapitanami, a następnie zlać w jeden puchar i razem z kapitanem Huzą zamurowaliśmy jako symboliczne prochy tych, którzy nie powrócili z morza. Ale pomnik tam niszczał przez te lata, mimo że zbieraliśmy, kwestowaliśmy i odnawialiśmy, to jednak trzeba było przeprowadzić gruntowną renowację i przez te dwa lata my, Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Komitet Opieki nad pomnikiem, który przez te lata zmieniał się, ale aktualnie jest przez te dwa lata ciężko pracuje i w pomniku takie rzeczy, renowacje przeprowadza, jak na przykład tą lampę, którą wyczyścił jachtowy kapitan Tomasz Włoch, który też wyczyścił wszystkie tabliczki tutaj, które świecą się jak złote. No, aktywnie od początku działającym jest Witold Sadokierski i teraz od 2 lat kapitan Ryszard Bąk. No i my wszyscy tutaj staramy się pomóc być i pomóc w tym zbieraniu pieniążków na odnowienie. I mamy pięknie odnowiony pomnik, nowe tablice granitowe. W kolor, zmieniliśmy kolor na piękny kolor, brązowy kolor, jakoby połączony brąz z czerwonym. I te szare też granitowe, wszystko wymienione na nowe. Jeszcze trzeci etap renowacji, no trzeba te, na których idę, płyty powymieniać i naokoło, ale teraz pomnik, drugi etap zakończony, z tyłu też tablice, też te wyczyszczone przez Tomka zresztą Włocha i czekamy na rozpoczęcie nowego roku akademickiego Politechniki Morskiej dnia 4 października o godzinie 18 będzie apel, gdzie jak zwykle przy pomniku będziemy wspominali nie tylko tych, którzy nie powrócili z morza, ale też tych, co odeszli na wieczną wachtę. I cześć ich pamięci.